ludzie i ludziska! Z tej strony Recyki do was w kolejnym odcinku serii Spore! Jak widzicie, jesteśmy już w fazie plemienia. Kasiaści nadal się trzymają tak neutralnie. No właśnie, jak tutaj to widać. Kasiasty tworzy plemię. No, dobry kasiasty. W ogóle, jakie perki będą tutaj tam przyjazne? Nie, nie, przedsiębiorczy. Co tutaj będę miał? Agresywna kampania reklamowa, szybsze wykupienie miasta i gorączka kolonizacyjna. Zapewnia zniżkę na wszystkie narzędzia kolonizacyjne w fazie kosmosu. O, lovely! Nieźle, mi to pasuje. Dobra, odwiedź planetę plemiennego, aby dostosować swoje wyposażenie. Dobrze, tylko ja najpierw wyhoduję właśnie mojego potomka tutaj. Dobra. Planista plemienny. Chciałem się tym już na początku odcinka zająć tam. Dobra. To chcę tutaj wytrzymałość, poziom trzeci. Okej. Okay. Może być useful. Mhm. Towarzyskie, poziom drugi. Tę maskę sobie myślę weźmiemy, tylko właśnie to jest maska. Ohoho, me gusta! O, w taki sposób jakby się ta maska prezentowała. O, i taki sposób właśnie ten hełm tutaj i... No jak taki trochę dzikus wygląda. Dobra, ale coś do walki by się też przydało. Wytrzymałość mamy level trzeci, walka poziom pierwszy. Aha, a coś mi da więcej do walki, czy tylko będzie ten pierwszy level, tak patrzę, czy... No chyba będzie tylko... Pure killed, aha. Dobra, to może by zrobić to w taki sposób. Oho. Kurde, no z tymi nogami może być trochę problem, także... Well, może inaczej. Walka, 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 wytrzymałość, poziom pierwszy. O! O, takie bary ci dorobimy, o! Fajne? Fajne! No ja myślę, że fajne, że ci się podobają, kasiasty. Jezus, tą maską jak ty wyglądasz, jeszcze ten nos. I ta twarz i w ogóle wszystko. O mój Boże. To tak komicznie wygląda, no. Zbieractwo, poziom trzeci, o. Zbieractwo w sumie wiele też nie miałem tutaj. W sumie co może dawać zbieractwo, no. Nie no, na pewno da tutaj nam jakiś bonus, że będziemy więcej żarcia zbierać i co nam się przyda generalnie i w ogóle. Dobra, pierścień. O, taka ozdoba. Na nosie! Nie, dobra, nie na nosie. Guzogłów, nie, w sumie mi styknie. Tak to mniej więcej będzie dobrze wyglądało i będzie elegancko. Dobra, to możemy stąd wyjść. Dostosuj sobie plemię. Dobra, potomka zrobiłem, a... Ty, kolego, coś tutaj hodujesz już? Jakieś jajca albo coś? Dobra, gromadź owoce, mięso lub ryby. Dobra, to panowie zbierajcie jedzenie. Zbierajcie jedzenie dla naszego dobra. Ale generalnie fajna rzecz, że tutaj właśnie... Jesteśmy wszystkożercą i że mamy tego zwierzaka i... Nie no, generalnie z jedzeniem nie będziemy mieli problemów. Będziemy chcieli zapolować? Zapolujemy! Będziemy chcieli mięsa? Zapolujemy na coś. Ciach burger! W mordę, jakie to wielkie jest! Jakie to jest dupne! I też mi przypomina jedną postać z LoL'a. Tak, by the way. Oj, generalnie... Dobra, ile nam to jedzenia na takie jedno, takie... Taki jeden kosz owoców. 8! Czyli not bad, not bad. A planista, mogę coś wybudować? Drewniane rogi i... Aha, okej. Okay. Dobra, to poczekajmy. A ile to kosztuje? 25 i 25. Czyli 50 jedzenia plus... Okej, okay, 70 by mi było potrzebne tutaj. Ale póki co... Tak, na razie oszczepy sobie zbudujmy. I wyposażmy właśnie naszych ziomeczków tutaj właśnie w oszczepy. Poczekajcie na chwilę ze zbieraniem jedzenia. Dobra, i tymi krystaliskami bym się chętnie zajął. Wiem, że to są bailungi, czy jak to tam, bailando amigos adios. Ale ja ich będę nazywał krystaliskami. O, nowe plemię powstaje. Czyżby sojusznicy? Nie no, muszą być sojusznicy, no bez kitu. Ej, fajnie wyglądają w sumie. Jak takie typowe dinozaury. Perlak. Gatunek perlak. Aha, dobra. Ale najpierw to ja chcę... Uga buga, uga buga, uga buga! Oni damage'a w ogóle nie mają, także... Jest git. No, dawaj. Uga buga, uga buga, uga buga! No, na razie chyba coś mają... Jakiś problem z dynamiką walki albo coś. Dobra. Uga buga, uga buga, uga buga! Dobra, to tyle z temacie na razie póki co. Zostawmy ich. Hej, a może by takiego jednego krystaliska sobie oswoić?
Tak teraz mam rozkminę. Że może jednak by takiego ziomusia sobie oswoić i żeby nam dawał jedzenie. A ty coś nam tutaj już oferujesz, kolego? Nie, póki co jeszcze nic. Jedzenie masz, picie masz. Wszystko masz. Żyć nie umierać po prostu. O, a koledzy są tutaj. Wioska brązowa. Tak to wygląda. A jeszcze to jakiś inny fajny gatunek jest, czy... Nie, niekoniecznie. Nie widzę nic takiego tutaj. Dobra, ale za to możemy sobie zbudować... O, właśnie, drewniane rogi. I zbudujemy sobie może to... O, tutaj niech będzie. A do kolegów pójdziemy z przyjaznym nastawieniem. No, brać te rogi. Everybody, brać rogi. Jedzenia mamy... Nie, jeszcze nie mamy dość jedzenia. Także ja bym jeszcze trochę nazbierał tutaj. Tego i tamtego. Także jedzenie zawsze w razie czego, żeby zaimponować tutaj kolegom. Oni są do nas tyle dobrego, że neutralnie nastawieni i... O, w mordę jeża! Ej, ja bym chętnie tych badassów tutaj wziął tutaj i ogólnie ogarnął ich temat. A ile oni mają ataku, bo ja bym chętnie chciał zobaczyć to. 14 tutaj, a tu? No, ciach burger to już wiem ile. Ej, panie! Dobra, Jerzynator 16. Dobra, czyli obu ziomeczków wypadało mi właśnie mieć po swojej stronie. Dobra, zbierać szybko to jedzenie. Zbierać jedzenie i lecimy w drogę. Zaprzyjaźnić się z jakimiś ziomusiami. Z brązową wioską na przykład. Panie wodzu! Ja rozumiem, że pan jest gruby, aha. Wódz cały czas zbiera jedzenie i... Serio, wysypałeś? Wysypałeś żarcie, naprawdę! Ty nie durajdo, ty! Albo zróbmy jeszcze takie coś, taki plejsik. O, jeden przychodzi na świat, drugi teraz. Minus 10. Nie no, będzie tego jedzenia dużo, dużo! Dużo żarcia! Kasiasty lubi żreć! No, w sumie to widać po jego masie. Ale co ta masa? Te nogi! Po prostu te nogi! Te nogi po prostu... Zawsze za każdym razem będą wygrywały. Ej, czy oni mnie... Nie, nie atakują mnie, dobrze. Tyle dobrego. A bo wiecie co? Ty! Dawaj, zaprzyjaźnij się z nim. Daj mu jeść. I czy się zaprzyjaźni, czy pójdzie do naszego tutaj statka? Do naszego ogrodu? Albo coś w tym klimacie? Zobaczymy, zaraz zobaczymy. Jej! Mamy zwierzaczka! Wow, jej! Mamy zwierzaczka! Ślicznie, dobry! Dobry gawielop, bo coś tam... Gawielop coś tam. Jezu Chryste, jakie to małe w porównaniu do mojego stworka obecnego! Do mojego pupila! Dobra. To jako, że ty, gawielop, się spisałeś, to jeszcze tego ziomeczka mi przyprowadź tutaj. Ty się spisałeś, you did good job. Dobra, to zobaczymy, ile jego oswojenie będzie zajmowało. No. Nie daj się prosić. Jesteś słodki. O, chyba się uda. U domów i hoduj 3 ryże gatunków i zwierząt. Wow, trawka! Wow! Trawkę dostałem! Cieszmy się i radujmy! Dobra, jeszcze tego ziomeczka oswój! A nie, to już inni oswoją tego ziomeczka tutaj. I będziemy mieli taki zwierzyniec. I być może w razie czego będą nas tutaj zwierzaki broniły właśnie przed jakimiś zagrożeniami. Będą nam pomagały. Ach, przedsiębiorczy ja. No hej, co tam? Chcesz być członkiem mojej gromadki? Tak, chcę być. Będzie nam dawał jedzenie. W tej chwili ma zbyt wiele udowolnionych zwierząt. Dobra, no to ja bym chętnie... Dobra, to zawsze w razie czego... Dobra, to teraz everybody. Drewniane rogi. Wszyscy weźcie proszę drewniane rogi. Idziemy się zaprzyjaźnić teraz. Hej, a może jak powiększymy właśnie nasze plemię, to może będzie więcej miejsc tutaj
do dyspozycji. Dobra. Już wszyscy ładnie zebrani, to teraz chodźmy do wiochy. Gdzie jest brązowa wioska? Dobra, gdzie jest w Łodzu? Tak, idziemy się zaprzyjaźnić. Jakby nie patrzeć, to kasiaści potrzebują przyjaciół. Okej, tu nic nie wpływa na nasze relacje tutaj. Zaimponuj imię innemu plemieniu albo obdaruj lub zaatakuj go. Jak chcesz się zaprzyjaźnić? To są dobre ziomeczki. Okej, oni tutaj też są w razie czego i... Dobra, no to się szykujemy. Będziemy się zaprzyjaźniać. Patrzcie, jakie mam fajne rogi. No to jedziemy. Patrzcie, jakie fajne rogi. Gram dla was, na rogach. Chyba im się to podoba. I... Wioska brązowa jest teraz moim przyjacielem. 10! Chyba same Beaty Tyszkiewicz tutaj są. Nie no, żartuję. Dobra, to jeszcze raz! Te afrykańskie bity. Na propsie. Propsuję. Popieram. No i elegancko. Jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Fuck yeah! Friendship! Friendship! Dzikie zwierzęta, które chcą wykraść moją żywność. O nie! O nie! Dobra. Ty, ziomuś, wracasz się. Słuchajcie, panowie, lubimy was, także... Co wam możemy powiedzieć? Będziemy sojusznikami, będziemy się wspierać, będziemy sobie dawać jedzenie i będziemy sobie dawać prezenty. O, takie coś. I takie coś to ja rozumiem. I tak wygląda to ten przyjaźni. Jest nowym sojusznikiem. Pamiętajcie, w wielkiej chwili twoje stwory wyrzeźbiły wraz z sojusznikami fragment totemu. Podarowano ci również nowe narzędzia i wyposażenie, które znajdziesz w swoim planiście plemiennym. O, to się rozwinęło. Good! Dobra, to teraz... tego ziomeczka. Bo on chyba chce nam wykraść żywność! Dobra, jeszcze jedno. Come on! Ataka! Ataka! Brać gnoja! Dobra, w międzyczasie zobaczmy... O! Jest jedzenie! Także ty zbieraj jedzenie, a reszta... poza tobą. Dobra, krystaliski. Okej, są z nami zaprzyjaźnione, ale wypadałoby co nieco jakiegoś mięsa też przy okazji. Dobra, to wiecie co? Panowie, uzbrójcie się w oszczepy. Idziemy zapolować na nich. Oni będą naszym mięsem. Dobrze, panowie. Uga buga, uga buga, uga buga. Ej, w ogóle czemu to mam? Aha, nie wiem, czy miałem to cały czas na CD-ku, ale okej, cokolwiek. Przepraszam, panowie, tylko tyle tego mięsa? Naprawdę? Dobra, to może w takim układzie ty nie. Ty nie. Wait a second, dobra, bo już nie ogarniam trochę. Dobra, on już chodzi w wiek dorosły. Nie, ja bym chętnie teraz zaznaczył w ogóle wszystkich ziomeczków i... O właśnie, w taki sposób wszyscy oszczepy biorą. I dobra, co mamy nowego? Marakasy oraz ościenie rybackie. O! Lovely! Dobra, to ościenie sobie postawimy. Dobra, a to podbij inne... Aha, mogliby chociaż napisać, co mi to daje. Atakowanie zdodali. Dobra, fajnie by było, żebyśmy mieli kamienne topory jeszcze. Płonące pochodnie to tak, dam radę bez nich. Dobra, mamy w pobliżu jakieś jeziora albo coś? No niby mamy! Dobra, to tak. Wodzu... Ty i ty. Bierzecie to. Po pierwsze. Po drugie. Idziecie tutaj. Idziecie tutaj łowić. Dobra, to dwa kroki mamy zaplanowane już. Krok trzeci. No najpierw nie dojdą, a dopiero potem będzie krok trzeci. Krok trzeci. Latające ryby. Krok czwarty. Jeszcze nie wiem. Krok piąty. Profit. Na co wy czekacie? Sierojotka się zastanawia, co robić. Ław mordę, jeżo! Co ty, typie?
Wow. Nie powiem, wodzu, ale... No dałeś czadu! Teraz to dowaliłeś! Teraz to naprawdę muszę ci powiedzieć, że dowaliłeś. A wy, panowie, nie lęcie się! Tylko... A nie, macie już oszczepy. Tylko... Brać ich! Dostrzeżono... Najeźdźców! Nie! Dobra! Dobra, nie! Które plemię atakuje? Zielone? No, chyba zielone. No to teraz będzie Uga Buga! Okej, okay, czyli z nimi się raczej zaprzyjaźnimy. W ogóle jak wygląda moja oś czasu tutaj? Okej, okay, dobra. Wygląda w miarę. Dobra, panowie, mobilizacja! Wodzu też! Władca zwierząt. Władca zwierząt mi chyba też da jakiegoś perka albo coś. Dodatkowo jakiś buff. Ej, panowie, ja bym wstał. Ej, zwierzaki, pobudka! Dobra, dawaj, władcy zwierząt. Dobra, i atakować ich! Brać ich! Zniszczyć! Rozwalić! Zwalić! Rozwalić ich! No, come on! Pokażcie, że kasiaści też się potrafią bić! Go on! Dobra, ale ty się, kolego, wycofaj, bo trochę oberwałeś. Come on! Run away! Run, you fool! Biegnij, głupcze! Dobra, jakiś... O! Tutaj! Jeszcze atak, 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 atak! Dobra. To jako, że wszystko garnięte, to to... Ile mam jedzenia? 35. Ej! Ej! Ty gnoju! Ty gnoju! Wioska Lazurowa jest swoim zaprzysięgłym wrogiem. No jak wykradniecie jedzenie? Dobra, ale... Aż w tylu ich nie częstujcie typa. Różowa wioska jest zaprzysięgłym wrogiem. Wow! Samych wrogów sobie robię normalnie. Chcę być tutaj zaprzyjaźniony, a tutaj tymczasem no... Brać to! Odebrać to! Moje! Won! Dobra. Zabieramy co nasze i... Dobra. Kolega chyba zginie. Ale żeby mi tak jedzenie bezczelnie brać? No kto to widział? Z czym do ludzi? Ja się pytam kulturalnie. Unbelievable. Dobra, różowy i lazurowy co są moi wrogowie. I zielony też jest moim wrogiem. Wybornie, milordzie. I na razie będę agresywnym plemieniem. Bomba gadżetową mi doda. Kurde, no. Samych wrogów mam, no ja pierdzielę, no. By się chyba trochę przydało naprawić stosunki z brązowymi. Też jakby nie patrzeć. Dobra, kiedy ten czar pryśnie? Wodzu! Panie wodzu, kiedy czar pryśnie? Cię tak spytam. Kurde, no to przymierze mi trochę dało, ale... Jak ja mam tutaj przymierze zrobić? Dobra, weźcie może na razie te rogi całe. No ale nie powiem, zrobiło się ciekawie, ja tu chcę być... No jeźdźcy! God damn it! God fucking damn it! No nie do pomyślenia, nie dadzą spokoju, no nie dadzą spokoju! Barszlak wychodzi w jedyny dorosły. Wybornie, to bierz broń! I atakować ich! No, come on! Go ahead! Come on! Go! Go, 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 go! I atakować! Kasiaste to kasiaste, no nie dadzą sobie w kaszę dmuchać! No ale z drugiej strony różowa wioska to jest tam ten, no... Dobra, wiecie co, ja bym generalnie... Mam taki plan na mniej więcej na zasadzie taki, że... Jakby to powiedzieć... Żeby można naprawić stosunki z... No nie! Ledwie jeden atak się... No wszyscy mnie atakują, no goddammit, jak ja mam się rozwinąć, no! Dobra, brać go! Brać ich! Dobra, z lazurowymi stosunków raczej nie naprawię. No, come on! Atakować ich, no! Na co czekacie, durnie? No ja cię syfię, no! Dobra, może jeszcze z zielonymi coś się stosunki na radę naprawić.
Dobra, jakoś poszło. Ale generalnie to ja jedzenia potrzebuję, także... Sorry! Nie, sorry. Tutaj tych ziomeczków. Potrzebuję jedzenia po pierwsze. Trochę mięsa, trochę tego, trochę tamtego. Ty się tam posilasz, dobrze. To jak się już posilisz, to... Właśnie. Weź to. A ty... Zbieraj owoce. Wiecie, zbalansowana dieta, równowaga i w ogóle... Kurde, dużo tego naskładali, chłopaczki. Dobra, ile z tego jedzenia będzie? Tu jeszcze w międzyczasie nam ktoś padł. Marakasy jeszcze mamy też. Do odblokowania. Dobra, ale może by generalnie też ktoś pomógł właśnie temu ziomeczkowi tutaj. Właśnie, w ten sposób. Dobra, może jak na razie te ataki ustały. A tam się coś dzieje ciekawego? Może zieloni atakują? Czy może... Ej, wait a second. Czy oni... Nie, nie wykradają im. Oni chyba się tylko wszyscy na mnie fokusują. Tak coś mam dziwne wrażenie. Dobra, ile jedzenia? 29. Potrzebuję więcej. Give me more. Dobra, to ty. Dobra, wasza... Aha, dwójeczka. A, to jest jeszcze młody. No, młodyż. Wchodź szybciej w okres dorosłości. Jesteś mi potrzebny. O, właśnie. Właśnie w ten sposób. Jako, że jesteś dorosły, to bierzesz obszczepy, jak prawdziwy członek tego plemienia. Mhm. Młody, dajesz. No. Młody! Młody, gdzie jesteś, młody? A, młody zbiera jedzenie. No, w sumie też jest to jakaś polityka, ale... Dobra. Uga, buga, uga, buga, uga, buga! Dobra, jeszcze tylko te marakasy bym zbudował. O, na przykład w tym miejscu. Dobra. Ja bym w sumie spróbował naprawić stosunki z zielonymi. Dobra, a ile tego jedzenia mamy? 26, 34? No dobrze, że wziąłem tego perka na zbieractwo. W sumie mógłbym ulepszyć mojego kasiastego też przy okazji. To też by miało trochę sensu. Dobra. Kowbo pelusz, zbieractwo towarzyskie, aha, walka towarzyskie. A mam to, wytrzymałość, level 3. A maski jakieś ciekawsze? Walka poziom 5! Wow, nice. Wytrzymałość poziom 4, to mi daje... Nie, to mi daje do walki. Nie, to mi daje do towarzyskich przecież to. Mardeje, że takie lawiracje się tu zaczynają, no nie wierzę po prostu. Tutaj do walki i wytrzymałości. Nie no, chyba będę musiał to totalnie przeorganizować, jak patrzę. To tak, to tak, to tak. Tutaj, wytrzymałość, level 4. Mhm, dobra, mamy takie coś. Maska, walka poziom 5. Mhm. Wow! Ale się tu kasiastemu wybitnie podoba. Nie. Ale tego to nie chcę sprzedawać, przepraszam bardzo. Gdzie jest kropka, którą mogę to obracać, to albo coś. I w ogóle... Takie klimaty. What the fuck! No nie no. Na twarzy to... Dobra, jako że kasiasty już wiele przeżył, to... Powiedzmy! Dobra, do towarzyskich nic nie mam totalnie. To tak, żeby się... O, właśnie takie coś może mniej więcej przydało. Trochę do walki, trochę do towarzyskich. Powiedzmy! Dobra, niech tak zostanie. Niech tak póki co zostanie. Dopóki nie wpadnę na jakiś lepszy pomysł. Żeby bardziej zoptymalizować to wszystko. Ten cały szajsung. Dobra, ilu mamy członków plemienia? Mamy 8 plus wódz to 9. Także słuchajcie, no... Trochę z zielonymi źle zaczęliśmy. Także ja bym proponował im tutaj jakiś podarunek albo coś. Tak na naprawę stosunków. Ale czemu mnie nie lubią, no? Przecież dopiero co się poznaliśmy. Dobra, gdzie oni są? Ej, ich wioska jest tam. Jakiś prezent mogę, jakiś albo coś? No właśnie, chcę poprawić z nimi stosunki koniecznie. Ej, wodzu! Bo ty mnie tu zdychasz!
Mordę jeża, wódz mi umarł! Dobra, wiecie co? Ja bym chętnie ich tutaj poobserwował. A, prawym. Panowie, przyszedłem się dogadać z wami. Spokojnie. Przybywam w dobrych intencjach. Nie wiem, czy są zadowoleni, czy nie, ale... No przecież chyba rozumiem, że mam dobre intencje. O! Dobrze! Wioska brązowa przynosi mi podarunek. Okej. Tylko, że na razie póki co wodza nie ma. Dobra, to zieloni są neutralni wobec nas. Dobrze! Mamy szansę jeszcze się odkuć. Dobra, gdzie jest moja wioska? Ej, przecież mogę zrobić takie coś. Takie coś przecież mogę zrobić. Cześć, brązowi! Wodza nie ma, ale no... Słuchajcie, no zaraz wróci. Zaraz powinien przynajmniej wrócić. Dobra, a ty, kolego, musisz zjeść koniecznie. Ty koniecznie zjedz, my friend. Ile jedzenia mamy? 54. Dobra, to starczy. Ej, ziomuś, gdzie jesteś? Jedz! Nom, nom, nom! O, i wódź, i wrócił wódz, dobrze. Dobra, ile mamy? 26 minut, okej. Dobra, to wiecie co? Zrobimy mniej więcej taki myk na zasadzie... Dobra, prezent dla tych. Mhm. Dobra, Nie, czekajcie. Nie, zgadza się, dobrze. Jest dobrze. Dobra, to teraz tak. Wszyscy się najeść, po pierwsze. A po drugie... Jak się wszyscy już najedzą, to idziemy się zaprzyjaźnić z nimi. I tym myślę, że zakończy ten odcinek, póki co. Okej, jedzą, jedzą, dobrze. Prawidłowo, pewnie jeszcze kulturalna kolejka. A mi się ładnie trafił kolorek w ogóle. Taki, nie no, piaskowy, ale taki blisko żółtego. Dobra, wszyscy najedzeni, wszyscy najedzeni, także... Idziemy się zaprzyjaźnić z zielonymi! Słuchajcie, panowie, no wiem, że źle zaczęliśmy, no... Nie no, dostaliście już ode mnie podarek, więc... Nie no... No dogadamy się, no! No przecież się dogadamy, no... Jakie my tam mamy wady? No grubi jesteśmy, mamy dziwne nogi. No ale się dogadamy, no! Dobra. No, to już nasi przybywają i... No, będzie elegancio. To teraz tylko uważnie obserwować dymki i patrzeć, czy... Czy mają aby czegoś tam... O, mają te trąbity. I znowu, afrykańskie bity. Mhm. Teraz to. Uga buga, uga buga, uga buga. O mordę, nie to. Dobra, teraz. O. Wioska zielona jest przyjacielem. Dobra, to jeszcze raz. Dzikie zwierzęta. Dobra, stary, to ty się... Dobra, jako że się wszyscy wracacie... W sumie jest ku temu powód, jakby nie patrzeć. Dobra, szybko, 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 ten... Ej, trochę nie ogarnia momentami tego, co tutaj się dzieje. O, dobra, jest dróżka. I gdzie jest to dzikie zwierzę, co mi chce żarcie wykraść? Gdzie jest to dzikie zwierzę? Chyba przyjdzie gdzieś z lasu albo coś. Tak coś podejrzewam. Czyli albo stąd, albo też stąd. Albo mi nic nie wykradło. Dobra, to może zrobimy to w taki sposób. Ty! Stoisz tutaj... Wszyscy poza tobą idą ponownie do zielonych. Się zaprzyjaźni z nimi. Przyjaźń to magia i w ogóle takie tam klimaty. A ty... Zostajesz i pilnujesz. Nie wiem, weź sobie piankę tutaj usmaż albo coś. No właśnie to robi, no! Kurde, no jak się dogaduje jest Kasia z tymi, no. Po prostu jesteśmy dla siebie stworzeni. Dobra, ciach, tutaj, ciap. Idziemy! No i elegancko nam się to co zaraz zaprezentuje. No, ja się generalnie cieszę, że udało nam się z zielonymi naprawić stosunki. I znowu, po raz kolejny, afrykańskie bity. I jeden. I... Ponownie jeden! Jest dobrze! O, oni strasznie robią te rogi, coś... Tak, coś mi tu powiada. O! Parakasy i...
Yeah! 10 na 10! Would listen again! Dobra, to już generalnie widzieliśmy po raz drugi i... Fuck yeah! Przyjaźń! No i nam się ładnie to prezentuje. Dobra, planista plemienny, siekierę i trąbitę. No i bardzo ładnie, no i fajnie bym powiedział. Dobra, to robimy tak. Dobra, trąbity. Tędy. Właśnie tak, w ten sposób. Oraz kamienne topory. Tu jeszcze te... Jest zbieracza? Da fuck? Kije zbieracza? Ej, tego w życiu nie widziałem. Tego w życiu w sporo nie widziałem. I mi się klawiatura znowu coś zwiesiła albo coś w tym guście. Dobra, wracacie? Dobra, to jedno, ale wiecie co? Ja generalnie zrobię taki myk. Zapiszę grę i zakończę ten odcinek już w końcu. W sensie odcinek ze Spore. Tak jak to mówiłem we wczorajszym Hearthstone. Taka krótka rozkmina mnie naszła o tym, że dlaczego youtuberzy mówią odcinek, skoro to jest film. Ale jeśli to jest pojedynczy film, no. Dlaczego to nazywają odcinkiem? Tak mnie to nadal zastanawia w sumie. Ale dobra, mniejsza z tym. To by było na tyle póki co ode mnie, także... No co? Dziękuję serdecznie za uwagę. To było Spore. O, w ogóle jeszcze sobie odczaję progres tutaj i... No, już z powrotem jesteśmy przedsiębiorczymi ci. Dobra, oni mnie zaatakowali we dwóch. Czyli oni się przyjaźnią, czyli bym potrzebował jeszcze jakiejś wioski tutaj. Dobra. Póki co to było to tyle ode mnie, także dziękuję za uwagę. Ja jestem Recek, trzymajcie się. I czołem!